Cześć, witam Was, Marek Kuczyński. Wiosna się zaczęła pełną parą, ponieważ widzę, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się mój film pod tytułem Schudnij 5 cm w pasie. Jak widać, wielu z Was teraz zależy na tym, żeby chudnąć, żeby lubić talii, żeby dobrze wyglądać. Stąd dzisiaj pójdziemy sobie krok dalej. W filmie Schudnij 5 cm w pasie koncentrowaliśmy się na napięciu mięśnia poprzecznego brzucha i ewentualnie mięśni skośnych brzucha i staraliśmy się zassać pępek w głąb do kręgosłupa. Taka praca będzie stabilizowała Wasz kręgosłup węziowy, równocześnie pozwoli Wam zwędzić się delikatnie w talii. Jeżeli Wam już to nie wystarcza, chcielibyście pójść krok wyżej, świetnym rozwiązaniem są ćwiczenia przepony i tzw. ćwiczenia wakium wykonane w prawidłowy sposób. Jak to wygląda? Ja na razie oszczędzę sobie słów, postaram się Wam zaprezentować, jak taka technika powinna wyglądać. Wykonuję sobie wdech. Długi wydech, wypuszczam całe powietrze z brzucha. I teraz staram się maksymalnie zassać swój pępek do kręgosłupa. Jak to wykonuję? Dosyć prosto. Wykonuję głęboki wdech używając przepony. Z wydechem staram się ze swojej przepony wypchnąć całe powietrze, więc myślę o tym, że pępek ma się zbliżyć blisko do kręgosłupa. I kolejnym krokiem jest zwizualizowanie sobie oddechu, wdechu w zasadzie, poprzez zamknięte usta i zaciśnięty nos. Jeżeli będę próbował zassać powietrze, ale równocześnie będę miał zatkany nos i zatkane usta, czyli zrobię tak, to automatycznie poczujecie, że Wasza przepona będzie próbowała się obniżyć, ale jednocześnie, jeżeli nie ma powietrza, klatka piersiowa nie może się rozprężyć, poczujecie, jak bardzo mocno cała przepona i wszystkie mięśnie brzucha zaczynają się wpuklać do środka. Co mi to daje? Tak naprawdę wykonanie takich 5, 6, 7 oddechów dziennie przed lustrem, na przykład kiedy skończycie mieć zęby, powoduje, że naprawdę bardzo szybko zaczniecie gubić w pasie i faktycznie sylwetka staje się zdecydowanie bardziej szczupła, jeżeli mowa o obwodzie talii. Ale jest druga, dużo ważniejsza sprawa. Prawidłowa praca przepony stymuluje do życia Wasze wszystkie narządy wewnętrzne. Jeżeli odpowiednio zasycam przeponę, ona będzie masowała te wszystkie narządy. Będzie powodowała, że mój żołądek, który może być obniżony, wraca na swoje miejsce. Taki ucisk przepony będzie powodował regularne opróżnianie się pęcherzyka żółciowego. Taki ucisk przepony przyspiesza Twoją pracę jelit, przyspiesza perystaltykę jelit. Jeżeli są jakieś problemy z narządami wewnętrznymi, z narządami dna miednicy, te narządy dna miednicy powodują, wracają na swoje prawidłowe miejsce, podnoszą się ku górze. Tak więc prawidłowy tonus, prawidłowe napięcie narządów wewnętrznych to jest to, co Wam daje zdrowie. A żeby to zdrowie uzyskać, trzeba regularnie te narządy stymulować właśnie w taki sposób, pracując przeponą. Stąd jeszcze raz, wykonuję sobie wdech, wydech i po wydechu staram się maksymalnie podciągnąć przeponę ku górze. Widzicie, jak mocno zaczynają się uwypuklać żebra, jaka duża wnęka się tutaj robi. Oczywiście nie martwcie się, jeżeli to Wam nie wychodzi za pierwszym razem. Mi zajęło troszeczkę czasu i praktyki, żeby dojść do takiego zaawansowania. Powiem Wam szczerze, że zaczynałem mniej więcej z takiego poziomu. Brzuch delikatnie się puklał, ale żeby wykonać to ćwiczenie prawidłowo, potrzebujecie około miesiąca regularnej praktyki. Kiedy musicie być czujni i nie robić tego ćwiczenia? Przede wszystkim wysokie nadciśnienie i wszelkie tętniaki, które znajdują się w okolicy Waszej aorty, ale ogólnie wszelkie tętniaki tętnic są tutaj bardzo niewskazane, jeżeli chodzi o wykonywanie tych ćwiczeń. Stąd pamiętajcie, regularna praca wakium, 5-6 oddechów dziennie absolutnie starczy. Nie napalajcie się na to ćwiczenie od razu, wykonujecie systematycznie, codziennie. To jest tutaj najważniejsze, taka codzienna rutyna. Po kilku tygodniach zauważycie, że w pasie zdecydowanie schudliście, jest dużo mniej tłuszczu w okolicy mięśni brzucha i przy okazji Wasze narządy wewnętrzne pracują prawidłowo, więc macie dużo lepsze samopoczucie. Zapraszam do wykonywania tych ćwiczeń vacuum. Pozdrawiam, Marek Kuczyński.